Siemanko, jestem Dominik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy 25 czerwiec i w tym odcinku zabiorę Was na Śnieżkę. Także postaramy się zdobyć najwyższy szczyt Sudet w Karkonoszach. Także jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. Także co, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się aktualnie przy świątyni Wang i tutaj przy wejściu do parku mamy kasy biletowe. Bilet normalny kosztuje tutaj 9 zł, a odgowy 4,50. Także pomału kierujemy się w stronę Śnieżki. Ja dzisiaj będę szedł zielonym szlakiem przez pielgrzyma, a także słoneczniki, a później najprawdopodobniej wyjdziemy na żółty szlak. Zobaczmy, czy będzie nagrywał to, czy nie będzie. Znajdujemy się na polanie położonej na wysokości 1067 metrów nad poziomem morza. Tak to tutaj wygląda. Tutaj w tej budce jest kontrola biletów, także pamiętajcie, aby kupić bilet. Tutaj macie miejsce, gdzie spokojnie możecie sobie zjeść na przykład drugie śniadanko. I tutaj w tym miejscu krzyżują się też szlaki. My akurat tutaj będziemy kierować się szlakiem żółtym przez pielgrzymy, a także słoneczniki. A tutaj macie też inne szlaki, na przykład szlak niebieski przez Samotnie, a także Strzechę Akademicką. I to jest w tamtym kierunku. A tutaj też macie, jak dobrze pamiętam, szlak. Tutaj macie szlak właśnie w górę zielony. Też kiedyś tutaj tędy szedłem, ale dzisiaj, tak jak mówię, idziemy sobie szlakiem żółtym. I kierujemy się żółtym szlakiem przez pielgrzyma, a także słoneczniki. Mamy tutaj taką oto ładną ścieżkę. Powiem, że pierwszy raz idę tym szlakiem, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Znajdujemy się przy pielgrzymach. Są one położone na wschodniej części Śląskiego Grzbietu na wysokości 1204 metrów nad poziomem morza. I tak tutaj one wyglądają.
Za chwilę pokażę wam kolejne części. A tutaj możecie zobaczyć sobie opis tego miejsca. A my kierujemy się dalej. Tutaj mamy kolejne skały, które za chwilę wam oczywiście pokażę. I tak to tutaj się prezentują pielgrzymy. A my kierujemy się dalej w stronę Słoneczników. I znajdujemy się przy Słoneczniku. Jest on położony na wysokości 1423 metrów nad poziomem morza, a jego wysokość to 12,5 metra. Jest to najlepiej widoczna skała w Kotlinie Karkonoskiej. I tak to tutaj właśnie wygląda. A tutaj mogą Państwo sobie poczytać opis tego miejsca. I tak to tutaj wygląda. A my pomału kierujemy się na Śnieżkę, którą możecie tam już poddać i zobaczyć. Już? Tutaj jest trochę pod światło, także możecie nie widać, nie widzieć. Do domu Szenowskiego czerwonym szerakiem mamy godzinę i 15 minut. Trzymaj. A do Przełęczy Karkonoskiej w lewo mamy godzinę. Śnieżne kotły 3 godziny. A my kierujemy się tutaj prosto w stronę Śnieżki. Jesteśmy na skrzyżowaniu szeraków. Tutaj w lewo idziemy od strony pielgrzymu żółtym szerakiem i teraz wchodzimy na szerak czerwony i kierujemy się w stronę Śnieżki. A tutaj na dół szerakiem zielonym schodzimy do świątyni Wang. Na polanę mamy tutaj 30 minut i 2 km. A my kierujemy się na Śnieżkę, którą tam w oddali już możecie Państwo zobaczyć.
Znajdujemy się na skrzyżowaniu szeregów. My tutaj przyszliśmy od strony lewej, a tutaj w prawo, w dół można dojść do Strzechy Akademickiej. Stąd mamy kilometr i 400 metrów. I to jest szereg niebieski, jeżeli się nie mylę. A do Domu Śląskiego mamy 20 minut czerwonym szlakiem, a później już oczywiście na Śnieżkę. Aktualnie znajdujemy się na wysokości 1430 metrów nad poziomem morza, a miejsce to nazywa się Sporona Strażnica. I tak tutaj się wygląda. A my kierujemy się dalej prosto tutaj czerwonym szlakiem w stronę Domu Śląskiego, a następnie na Śnieżkę. I dochodzimy, moi kochani, do Domu Śląskiego. Za chwilę wam go tutaj pokażę z bliższa. I znajdujemy się tutaj właśnie przy Domu Śląskim. Tak to tutaj wygląda to miejsce. To jest kolejne skrzyżowanie szlaków. Stąd też można dojść do Szklarskiej Poręby. A także tutaj już mamy te szlaki na stronę czeską. A tutaj przed nami prezentuje się Śnieżka. Moi kochani, do Śnieżki. I za chwilę będziemy na samej górze. I udało się, moi kochani. Jesteśmy na Śnieżce. Znajdujemy się na wysokości 1603 metry nad poziomem morza. Na tej wysokości znajduje się tutaj Śnieżka. A niestety widoki, powiem wam, że praktycznie nie ma widoków, bo jest mgła. No niestety jesteśmy już wysoko. Wchodzimy też w chmury. Do tego mgła i widoki niestety są słabe, ale udało się, zdobyliśmy Śnieżkę po raz chyba czwarty już w moim życiu albo trzeci. Tutaj też mamy taki sklepik czeski, w którym możecie się napić herbaty, coś ciepłego oczywiście. Aktualnie on jest chyba zamknięty, właśnie w Domu Śląskim pisało, że ale nie widzę, że jest otwarty, także sobie wejdziemy. Tutaj mamy też kaplicę. Widzę, że jest otwarta, także możemy wejść i zobaczyć, jak to wygląda w środku, bo powiem wam, że nigdy tutaj nie byłem. Hello. Dlaczego wy tutaj siedzicie? Co? Dobra, to idziemy, nie? I tak pięknie to właśnie tutaj wygląda. Za chwilę spróbuję wam pokazać jakiś widoczek, ale no tak jak mówię, jesteśmy w chmurach, który za tego mgła, także niestety, ale chyba dzisiaj obejdzie się bez widoków, no bo niestety mówię, dzisiaj się troszkę nam pogoda na Śnieżce nie udała, ale podczas drogi mogliście zobaczyć przepiękne widoki. Także z tego miejsca zachęcam was też do zasubskrybowania kanału. Tutaj będzie się na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oczywiście. I tutaj sobie podejdziemy do tego murku, z którego w piękną pogodę możemy podziwiać przepiękne widoki. A dzisiaj no niestety
Za chwilę zobaczycie, że no jest mgła, nie ma co ukrywać, moi kochani. Ale po drodze, tak jak mówię, pogoda nam dopisała. Szeraki były przepiękne. Powiem wam, że pierwszy raz szedłem właśnie tym szerakiem przez słoneczniki i pielgrzymy. I tak to tutaj wygląda. No coś widać. Nie jest tak najgorzej, ale no bywało lepiej tutaj. Były piękniejsze widoki. Tam mamy też kolejne szeraki. I tak to właśnie tutaj wygląda. I tak to tutaj wygląda. Powiem wam, że pogoda się poprawia. Także może będą ładniejsze widoki. Tutaj jesteśmy przy aktualnie sklepiku czeskim. Możemy się tam napić gorącej herbaty i na inne napoje zjeść, wypić, a także coś sobie zjeść. Tutaj mamy stronę czeską. Tutaj mamy szeraki i zejście na stronę czeską. A także tutaj jest też kolejka po stronie czeskiej. Tak to właśnie tutaj wygląda. Pokażę wam z bliższa trochę, jak to tutaj wygląda po stronie czeskiej. I tutaj już wchodzimy do Czech. I tutaj macie kolejkę. A tak tutaj prezentuje się Śnieżka. I tutaj, proszę państwa, ostatni przypraka na Śnieżkę. Mamy godzinę 13:35. Także spod świątyni Wang tutaj udało nam się dojść w 3,5 godziny. No i że myślę, że to jest dobry czas. Zrobiliśmy 10 km. I pomału będziemy kierować się z powrotem. Moi kochani, ja już wracam w stronę domu. Aktualnie jesteśmy tutaj na skrzyżowaniu szeraków. Żółty prowadzi tutaj w lewo. A że to jest na początku teraz czerwony, później się zmienia w żółty. I tym szerakiem też tutaj można dojść do słoneczników, a także pielgrzymów. A my będziemy wracali sobie w prawo ko Strzechy Akademickiej. Także kierujemy się tutaj w prawo. A przyszliśmy tutaj tym lewym tutaj szerakiem czerwonym, a na początku żółtym, a teraz kierujemy się szerakiem niebieskim. I dochodzimy, moi kochani, już do Strzechy Akademickiej. Tak ona stąd wygląda. Patrz, gdzie Janek, ktoś schodzi. Tak, bo my idziemy... I tak tutaj prezentuje się schronisko Strzecha Akademicka. Jest one położone na wysokości 1258 metrów nad poziomem morza. I tak tutaj się prezentuje. I tutaj do góry. Do domu Śląskiego mamy 3 km. A my kierujemy się tutaj na dół. I jesteśmy na skrzyżowaniu szeraków. Tutaj w lewo dojdziemy na polanę. Szerakiem tutaj białym. Wydaje mi się, że to jest niebieski, ale no chyba niebieski szerak. A tutaj właśnie szerakiem żółtym prosto doszliśmy do Białego Jaru, czyli do wyciągu na czeskiego. A stąd do polany mamy 2 km. I jesteśmy, moi kochani, już z
powrotem przez Świątyni Bank. Mamy godzinę 15:45. Czyli w dwie strony udało nam się obrócić by 5 godzin i 45 minut. Także myślę, że czas jest całkiem ok. Na ciężko szliśmy 3,5 godziny. Także czas mamy dobry. Także co, moi kochani, to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli taki wam się podobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. Także co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They